Pamiętam takie spotkanie u ginekologa. Mówi, że no widzi pewne nieprawidłowości. Gdyby były jakieś komplikacje, to można usunąć ciążę. No jak to? Zabić dziecko, na które czekaliśmy, które kochaliśmy. Udało mi się odpalić internet, co w tamtych czasach nie było prostą rzeczą. I zaczynam czytać. Trisomia 21, zespół Downa, mongolizm. Już w czasie pobytu w szpitalu nawiązaliśmy kontakt z rehabilitantami. Trafiliśmy na świetne przedszkole ze świetnymi ludźmi. Kasia uwielbiała plażę, wodę, pływa, żeglujemy. Teraz już jeździ też samodzielnie na całodniowe wycieczki na rowerze. Nie wszystko w życiu jest proste. Faceci pękają i zostawiają dzieci, zostawiają kobiety. Myślę, tak naprawdę krzywdzą samego siebie, bo wcześniej czy później to do nich jakoś tam wróci.